Cześć, witajcie. W końcu powróciłem. Sorry za, można powiedzieć, dwa dni przerwy. Miałem sporo pracy, ale już jestem. I wrócimy do waszych potyczek. Dawno tego nie było. A dzisiaj zobaczymy powtóreczkę gracza, w sumie widza, Siwy 1599. Tutaj widzę w plutoniku. Na, można powiedzieć, pojeździe niezbyt docenianym. No i w sumie też się nie dziwię, z tego względu, że porównując V-kę 45A, a mowa właśnie tutaj o niej, do Tygrysa dwójki, no to troszkę brakuje jej. Można powiedzieć, że jest w takim cieniu ciągłym Tygrysa dwójki, ale jeżeli chcemy wyekspić dziesiątkę, niestety musimy przez nią iść. Później mamy V-kę Betona, którą wam przedstawiałem, wokół Hinsula. Pojazd naprawdę bardzo fajny. No i jest na końcu PZ-cik 7. Bitwa na mapie Przełęcz w śniegu. O, ładnie się zaczyna. Szczerze powiem, też tą mapę bardzo lubię. Tutaj widzę, Siwy pojechał na lodowiec wraz z kompanami z plutonu. Kilka słów na temat V-ki, bo tego pojazdu za wiele nie ma na moim kanale. Nawet nie była przedstawiana wokół Hinsula. Ostatnio dostała buffa w ta V-ka właśnie do pancerza. Jeżeli chodzi o działo, to mamy 105 mm, takie jak w Tygrysie. Ale penetracja niestety już nie jest taka jak w Tygrysie, z tego względu, że w Tygrysie jest na podstawie, na APEK-u 225, a tutaj mamy tylko 200. Tylko i nie tylko, w sumie jak na 8 tier, to nie jest źle. Na pocisku premium mamy 244, też mogłoby być więcej, przynajmniej te 250. Na Tygrysie dwójce mamy aż 285, naprawdę niesamowity wynik. Cóż mogę jeszcze powiedzieć na temat tego pojazdu? Z przodu wieża 185 mm. Tak więc tutaj nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o boki, 80, z tyłu też jest 80. Jeżeli chodzi o kadłub, mamy 150, 80 i 80. Prędkość maksymalna 38 km na godzinę. Tak więc nie ma tragedii. Opuszczanie działa minus 8 stopni. No i cóż, widzę, jak na razie bitwa wyrównana. Uszkodzenia, jeżeli chodzi o to działo, to mamy 320, takie same mniej więcej jak właśnie na Tygrysie. Ale mówię, dla mnie Tygrys naprawdę jest jednym z najlepszych pojazdów 8 tieru. Świetny pojazd, polecam. Kiedyś strasznie zbraniałem się właśnie od robienia linii niemieckiej. I to było trochę głupie, ale z jednej strony teraz mam porównanie do innych nacji właśnie. No i Tygrys naprawdę dla mnie to był pojazd niesamowity. Zresztą wbiłem na nim 3 odznaki biegłości. Cały czas jest w garażu i cały czas będzie, ma miejsce na bank na 100% w moim garażu. I cóż, widzę, chłopaki tutaj ostro atakują bazę przeciwnika. Drużyna, widzę, też w miarę dobrze rozstawiona, bo tak, most jest chroniony. Tam na bananie, widzę, też w miarę ogarniają. Nie ma przeciwnik zbytnie jakiejś przewagi. Losowanie bardzo fajne, bo na 8. Szczerze wam powiem, ja teraz cały czas robię właśnie Szwedów i w sumie przez te 2 dni teraz praktycznie nie miałem czasu w ogóle pograć. Sporo pracy. Trochę też musiałem poświęcić czasu rodzinie. I można powiedzieć, że trochę odpoczynku od WOTA było. W końcu wymaksowałem Emila 1. I pojazd, cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że niedługo zobaczycie go wokół Hinsula. Tak samo jak dwóch poprzedników, czyli 6 i 7. I sami ocenicie. Ale Emil w miarę daje radę. Trochę moim zdaniem brakuje penetracji jak na 8 tier. Ogólnie grając z magazynkiem, oho, piękny strzał, tylko że niestety, ale nie weszło. Złośliwość WOTA.
Jak mówię, grając magazynkiem nie jest to łatwa gra. Musimy spędzić sporo czasu na przeładunek, na załadunek magazynu. A na przykład nadarza nam się czasami okazja, gdzie możemy przeciwnika poobijać, a niestety stoimy na przeładunku. No i nie jest łatwo. No, widzę, sytuacja robi się nieciekawa. Praktycznie drużyna przeciwna zdominowała trochę walkę i bitwę. Najgorzej, żeby bazy nie kapowali, bo będzie lipa. A tu jedzie piękny moloch. Moloch, który właśnie teraz doszedł do gry, czyli VK 101P. Też muszę ten pojazd kupić, żeby wam właśnie go przedstawić. Już obiecałem. Dobra, nie ma go. O, widzę, drużyna przeciwna wraca się na bazę. Do obrony się szykują. Gotów do strzału. Jeden z naszych zniszczony. No i dobra, siwy został praktycznie tylko z jednym sojusznikiem. I to od siebie właśnie z plutonu. No ładnie weszło. I zobaczcie, właśnie Fałka dostała buffa i słyszałem, że ona teraz bardzo dużo potrafi odbić. Kiedyś można powiedzieć, że to był chłopiec do bicia. Fritzwagen nie trafił. No trochę kiepsko wylosowało. Czysto na działku 90. Dobra, nie ma go. O, tutaj widzę, presja jest na przeciwnika. No i znowu odbił, zobaczcie. To musiał poczuć. Mam go na celowniku. Tylko my jeszcze walczymy. Wykończmy ich. Dobra. Nie ma Stridswagena, został i z trzeci T69. No i będzie 1 na 3. Czy uda się wygrać? No jeszcze sporo hapsa jest. 1570. Ogólnie pojazd posiada. Siwemu zostało 1200. No proszę, panterka przebiła. Najgorszy ten magazynek. Ładnie ich tutaj obija. Opuszczanie działa, minus 8 stopni. Tutaj właśnie troszkę brakowało. Sporo hapsa stracił, niepotrzebnie można powiedzieć. Zobaczymy, co zrobi Is. A teraz jemu brakuje. Aha, już nie. Uuu, z czego on strzelił? Chyba z burzaka. Dobre, dobre. Pięknie w garnek. No i dobra, została pantera. Tak jest, pięknie. I takim sposobem ładny medal wpada, czyli medal Radleya Waltersa. 25 przebić. Zobaczymy, jakie uszkodzenia. Prawie 6500, ładnie, naprawdę bardzo ładnie, jak na 8 tier. Jeszcze ładny zarobek. Pogratulować bitwy, oczywiście, i cóż, dzięki za powtórkę, a wam dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!